Mam dla ciebie bojowe zadanie. Chcesz służyć swemu krajowi? No pewnie, że chcę. A więc posłuchaj, dokroć se twórbeczek. Od tego mwódz, nie lada wódz, by wroga zmóc, bez reszty smuc, bym tak go zmógł, że kapcie z nóg pogubi wróg. Pokonać wroga to mój cel, ale jak? Co knuje sztab, najeźdźcy sztab, wynika z map, sztabowych map i zaraz wie, co jak i gdzie to ujrzyje. Ich plany poznać to mój cel, ale jak? Mam pewną myśl, genialną myśl, mój Tomciu tyś spadł z nieba dziś, bo mały smyk, rzecz tak jak nikt załatwi w mig. Co mam zrobić, panie marszałku? Za tamtymi wzgórzami, o widzisz, znajduje się nieprzyjacielska armia, a w chacie na osłoniętym zboczu zbiera się jej sztab. Dostaniesz tresowanego psa, który zaniesie cię aż do linii wroga. Musisz dostać się do chaty i przerysować ich plany. Każdy znaczek na mapie jest ogromnie ważny, rozumiesz? Rozumiem, panie marszałku. A czy nie mógłbym ukraść tych map? Nie, bo wtedy zorientowaliby się i zmienili plan natarcia, jasne? Jasne. O, masz tu papier, masz ołóweczek i ruszaj w drogę, bo każda chwila jest cenna. Nie upłynęło nawet 5 minut, a już ogromny owczarek biegł w stronę nieprzyjacielskich pozycji. Poruszał się ostrożnie, żeby nie zgubić pasażera. Wkrótce dotarli tak blisko, że przy świetle księżyca widać było żołnierzy wrogiej armii stojących na warcie. Będziesz tu siedział, piesku, póki nie wrócę. Gdybym się zgubił, zaszczekam. A ty odpowiesz mi także. Doskonale. Tomcio przemknął się między wartownikami i podczołgał ku chacie. Bez trudu znalazł szparę między deskami, przez którą dostał się do środka. Chata była pusta. Na stole leżała mapa, oznaczona w wielu miejscach w rozmaity sposób. Tomcio wdrapał się na stół i żwawo zabrał do rysowania. Wkrótce miał gotowy szkic, na którym nie brakowało ani jednej strzałki, ani jednego kulka, ani krzyżyka. Kiedy po raz ostatni sprawdzał swój plan, otworzyły się nagle drzwi i do chaty wkroczyło 2 umundurowanych mężczyzn. Jeden z nich złożył mapę i razem z Tomciem wrzucił ją do przewieszonej przez ramię torby, mówiąc: Kalaka takimurów i doga kolokar atakulu. Na co drugi odpowiedział: Fuluki mikro kru pinkololo kuku militari. Dwaj oficerowie wyszli z chaty i udali się na spoczynek. Tomcio odczekał 30 minut, dopóki nie usłyszał ich chrapania. Wtedy scyzorykiem wyciął dziurę w torbie i zachowując wszelkie środki ostrożności, zaczął skradać się w stronę, gdzie pozostawił psa. Czyżbym zabłądził? Nareszcie! Droga powrotna minęła bez przygód i Tomcio ponownie stanął przed obliczem marszałka. Tomcio Paluch melduje się na rozkaz, panie marszałku. Dokroć se twórbeczek, to świetnie, że jesteś, Tomciu. Zaczynałem już się niepokoić. Pokaż mi swoje dzieło. No brawo, chłopcze, to jest właśnie to, czego mi było trzeba. Wiem już wszystko. Z wyjątkiem godziny ich ataku. Podsłuchałem rozmowę 2 oficerów, panie marszałku. A czy pamiętasz, co mówili? Jeden powiedział: Kalaka takimuru, fidonga kolo atakulu. A drugi: Fuluki mikro kru, pinkololo kuku militari.
No, teraz naprawdę wiem wszystko. Chcą rozpocząć atak o świcie. Dzięki tobie, Tomciu, pokrzyżujemy im plany. Dokroć se twórbeczek! Tuż przed świtem, wyprzedzając nieprzyjaciela, marszałek rozpoczął natarcie. Jedna część jego armii zatrzymała się tam, gdzie pieprz rośnie, a druga dopiero tam, gdzie raki zimują. Hurra! Zwycięstwo! Tegoż dnia odbyła się uroczysta dekoracja bohatera. Porucznik Tomcio Paluch! Jestem! W uznaniu twych zasług nadaję ci, poruczniku Paluch, order męstwa i odwagi. Kochałem cię, mój Tomciu, jak syna. Szkoda, że jesteś taki malutki, dokroć se twórbeczek. Gdybyś był większy, dałbym ci moją córkę Dorotkę za żonę. Aha, a nie zapomnij mnie odwiedzić, jeśli przyjedziesz do stolicy.